Pierwsze życzenie. To, co uczyniliśmy przed chwilą, zrobiliśmy pierwszy krok, by świadczyć o Jezusie Chrystusie. Zmartwychwstał. Nie ma Go, jest pusty grób. To, co nam zostawił, to przesłanie pełne nadziei. Nie lękajcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Ja jestem z wami. Ojciec Święty papież Franciszek wczoraj tam przy Koloseum wspomniał świadectwo męczenników z ostatnich miesięcy, męczenników obrządku koptyjskiego, chrześcijan, którzy w tak brutalny sposób zostali zamordowani w świetle kamer. Kiedy dziś świat rozwija się w dziedzinie techniki, komputera, widzimy, do jak wielkich człowiek może posunąć się zdarzeń. Ale ci właśnie koptyjscy wierzący, chrześcijanie, byli w stanie opowiedzieć się wobec tak wielkiej przemocy za Jezusem Chrystusem. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że nie musimy w taki sposób świadczyć o Tobie, ale uświadamiamy sobie, jak często to drobne świadectwo życia codziennego nie jest łatwe. Dlatego zapraszamy Cię w nasze życie, w naszą codzienność. Wnoś pokój w nasze serca, w nasze rodziny. Potrzebujemy tego pokoju. Wnoś pokój w nasze domostwa, w nasze zakłady pracy, szkoły. Bądź z nami. O to Cię prosimy. Niech pełnia tej radości, jaką niesie Jezus Chrystus, stanie się, kochani, Waszym udziałem. Bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dziś i na zawsze. Oto my, tu posługujący Wam w klasztorze wieruszowskim, pragniemy z całego serca się modlić. Dziś i zawsze. Cieszymy się, że jest z nami rodak, ojciec Paweł, sekretarz generalny naszego zakonu, że duchowo łączy się tak wielu ludzi z nami. Jeżeli jest wspólnota, jeszcze wspólnota zgromadzona w imię Jezusa Chrystusa, jesteśmy mocni. Dlatego i ta radość niech wypełnia nasze serce. Wesołego Alleluja! Błogosławionych, wspaniałych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.